Cześć, witajcie na kanale mtbxc.pl. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będziemy kontynuować temat kasków. A do dzisiejszego testu wykorzystamy sobie nawet arbuzy. Zapraszam do oglądania. Tym wszystkim, którzy nie widzieli pierwszej części naszego testu, mogę powiedzieć tylko tyle, że tam testowaliśmy bardzo tani chiński kask i Specialized Propero. No i tamten kask rozpadł się w rękach, zresztą tutaj sobie gdzieś będziecie mogli kliknąć i zobaczyć ten test. Tamten test może nie był jakiś super wymierny, dlatego też, że no właśnie ten kask trochę się mi rozpadł w rękach, a plany były trochę inne. Ale mamy dzisiaj dwa kaski Evade, S-Works oryginalnego i chińską podróbkę, która jest dobrą podróbką. A to jak dobrą, wizualnie i z detalami, możecie zobaczyć w opisie. W opisie macie dwa linki, zrobiłem takie dwa filmy z detalami tych kasków i tam możecie sobie je zobaczyć. A teraz mam tutaj dwa kaski, już trochę się pokurzyły. Ten oryginalny będziecie mogli rozpoznać po białych napisach, a ten chiński jest cały matowy. No to zacznijmy. Zacznijmy może od tego chińskiego kasku i spróbujmy go może tak z takiej wysokości po prostu z tym arbuzem puścić na ten słupek. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj kask jest lekko wgnieciony. Arbuz jest cały. Może jeszcze się będzie nadawał do jedzenia. W środku nie ma żadnego pęknięcia. No i git. Teraz spróbujmy z oryginalnym kaskiem. No i ta sama próba. Z takiej może wysokości po prostu go zrzucę. O! No dobrze, proszę Państwa. 1-0 dla Chińczyka. Pierwsza krew. Arbuz puścił soczek. I tutaj widać, jest jakieś lekkie wgniecenie. I tak dalej. No i dużo soku z arbuza. Chińczyk wygrywa ze specem. Czas na rundę drugą. Teraz po prostu użyję lekkiej siły. No i zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. Tak, no soczek już płynie. Soczek już sobie płynie. I kask jest wgnieciony. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Później Wam w lepszym świetle na pewno pokażę te detale. No, ale... Tu mamy trupa. I to konkretnego trupa. Czaszka pękła, panie Chińczyk. No ale dobra, zobaczymy, bo może ze specem się okaże, że będzie to samo. Kask jest zapięty, no ten już jest lekko naruszony z tego, co widzieliśmy. Poprawię mu trochę te mocowania. No i jedziemy. Jak widać, czaszka pękła. No to są oczywiście śmiechy, bo żadna czaszka nikomu nie pęknie od takiego uderzenia, bo tutaj arbuz jest trochę chyba jednak słabszy. Oba kaski póki co nie pękły. Spróbujmy zatem to zrobić naprawdę, naprawdę solidnie. To teraz tak lekko z boku. Mamy... No, już takie przesunięcia, no i kask już pękł. Tu z tyłu jest pęknięcie, które Wam później w studiu pokażę, jak to wygląda. Już są te kaski całe w soku. Dobra. Boczne uderzenie, a potem wracamy do studia i robimy ogląd tych kasków. Pękło mocowanie. Nie widzę żadnych pęknięć kasku na razie. A to się, jak mówię, okaże w studiu. Ok.
Tak wyglądają kaski po arbuzowym teście. Wracamy do studia, robimy oględziny i piłujemy kaski. Jesteśmy już z powrotem w studiu. No i czas przyjrzeć się dokładnie temu, co stało się tym kaskom. No to może na początek zaczniemy od kasku z Chin. Kask z Chin ma wbrew pozorom mniej szkód niż kask z Peca. Tutaj mamy wgniecanie, jest dosyć ono wyraźne. Tutaj ta pianka jest mocno wgnieciona, tak samo tutaj. Natomiast powłoka nie odkleiła się od skorupy, co działa ewidentnie na plus. Tutaj z tyłu też można zobaczyć, że jest jakby cała skorupa przekrzywiona. Jeśli chodzi o główną tutaj, główne pęknięcie, które wystąpiło, to ono jest tutaj z tyłu i ciągnie się tutaj wewnątrz przez prawie cały ten kask. No więc jest to pęknięcie niemal na pół. I to jest takie, że no można odgiąć tą skorupę i ona się odgina. Także to są straty w tym kasku. No kask po prostu pękł. No, było to uderzenie o betonowy słupek, więc no, te kaski musiały pęknąć. Tutaj nie było innego wyjścia. Przynajmniej moim zdaniem. Przyjrzyjmy się drugiemu z kasków, czyli kaskowi oryginalnemu. No i tutaj zniszczenie jest widoczne na pierwszy rzut oka, bo pękła ta zewnętrzna skorupa i ona pękła w całości. Tutaj wewnątrz też jest ten ślad i go mocno widać, natomiast te obie części, jak próbujemy je rozciągnąć, one od siebie nie odchodzą, ale o tym za chwilę. I tutaj jeszcze pękła regulacja, pękł tutaj ten zacisk. A co do odchodzenia i braku odchodzenia od siebie tych części, to jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że w oryginalnym kasku jest ten wewnętrzny szkielet. On jest chyba aramidowy czy kewlarowy, a w tym prawdopodobnie go nie ma. Co zaraz Wam jeszcze spróbuję pokazać, ważąc te kaski. I teraz przyjrzyjmy się wadze tych kasków. Najpierw weźmy sobie tego chińskiego S-Worksa, który jest w rozmiarze SM. Jest nawet wizualnie większy od tego oryginalnego S-Worksa. No i ten kask waży 242 gram. Nie wiem, poprawcie mnie. 242. Oryginalny w rozmiarze S 268. To jest 20 gram różnicy i to może być ten szkielet. Ale nie po to mam tutaj piłkę, żeby sobie tego nie sprawdzić. To zacznijmy od tego kasku chińskiego. No i tak jak myślałem, wewnątrz tego kasku nie ma tego wewnętrznego szkieletu. Natomiast mimo wszystko on dosyć dużo zniósł, trzeba mu to oddać i idealnie się spisywał. To wcale nie była taka łatwa misja, jakby się wydawało. Myślałem, że to łatwiej pójdzie. A jeśli w tym jest ten szkielet, to powinno pójść jeszcze ciężej. Aczkolwiek to pęknięcie, które wam tutaj pokazywałem, może szybko przyspieszyć przecinanie tego kasku. No ale do roboty.
Fiuf, to była naprawdę ciężka robota. Słuchajcie, ja jestem cały mokry. No i jest tak, jak miało być. Szkielet jest i to właśnie przez niego ciężko było się tak przebić. Zaraz wam na zbliżeniu pokażę. Takie są tutaj rurki i to głównie chodziło o nie. I właśnie to one też zapobiegły temu, że ten kask nie odchodził tak w rękach. Jedna ścianka od drugiej nie odchodziła w rękach. Tak jak to było w tym kasku chińskim. Co by można było powiedzieć na podsumowanie? Że warto jeździć w kasku, w sumie nieważne jakim, jeśli nie masz hajsu na super drogi i fajny kask, to kup tani kask. Najlepiej, żeby to nie był kask z Chin, no bo po prostu one są troszeczkę słabsze, bo co prawda tutaj na tym teście, kiedy uderzałem o betonowy słupek, pierwszy pęk S-Works, ale przy naprawdę solidnym uderzeniu to S-Works by się nie rozpadł, a Chińczyk prawdopodobnie by się rozpadł. Natomiast to są tylko i wyłącznie moje dywagacje. Przy takich małych kraksach ten Chińczyk by mógł uratować głowę, zdrowie, może życie. Nie będę tutaj na podsumowaniu wam mówił, że te S-Works to są takie super hiper i tylko te trzeba kupować. Bo nie, bo to nie chodzi o to, czy to jest ta marka, czy inna, czy coś. Przemyślcie sobie sami sprawę tego, co jest dla was bezpieczniejsze, na ile wyceniacie swoje zdrowie i tak dalej. No i tyle, nie? Szerokości gumowych drzew. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby tutaj zostawić łapkę w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to dajcie też subskrypcję. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.